Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. America Cars, import out z USA. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem na początku użyć sformułowania, że po raz pierwszy w nowym roku i dalej będę bronił tego stanowiska, no bo będzie to pierwszy odcinek vlogowy w roku 2021. Przy okazji szczęśliwego nowego roku, bo chyba jeszcze nadal cały czas nowy. Dobra, może trochę bardziej was prowadzę faktycznie, gdzie jedziemy. Jedziemy na szczęście niedaleko do Katowic, tam mamy spotkanie z Damianem Jonakiem. Choć sam Damian Jonak pochodzi z Zabrza i mam nadzieję, że nikt teraz głośno nie zastanawia się, kim jest Damian Jonak, bo oznaczałoby to bardzo duży nietakt w sportach walki, bo jest to naprawdę zakończył karierę, fenomenalny bokser, także z Damianem na pewno będę chciał porozmawiać na temat jego kariery, ale drugie stanowisko, które dzisiaj piastuje Damian i myślę, że w tym kierunku będzie chciał się jak najbardziej rozwinąć, to jest również promotor bokserski. Damian jest gościem, z którym się dobrze znam, spędziliśmy dziesiątki minut, żeby nie powiedzieć godzin na telefonie, rozmawiając o wielu sprawach związanych oczywiście ze środowiskiem bokserskim. Damian jest gościem, który przeszedł w ogóle drogę i dzisiaj, jak to się mówi, wiedza jest w cenie. Damian ma swoje bardzo duże tak zwane know-how. Wielokrotnie się dotknął i sparzył i ma niewyparzony w tym wszystkim niejako język. Także Damian naprawdę nie oszczędza ludzi, którzy go w tej drodze sportowej oszukali, naobiecywali, nie spełnili swoich obietnic. Także jedziemy na ciekawy wywiad, naprawdę strzelam w ciemno, kontrowersyjny, burzliwy, bo takim też jest typem, myślę, charakteru Damian. Porozmawiać właśnie na temat tego, co w świecie piszczy boksu, jak wygląda sytuacja dzisiaj, jakie są perspektywy na przyszłość. O Boże, na szczęście skończył się korek, także delikatnie przyspieszamy, delikatnie, bo przepisowo, wiadomo. Dobra, lecimy wracać. Słuchajcie, z całkiem dużym bólem ubiera mi się bluzę. Nie jest to kwestia PESEL-u jeszcze. Jest to kwestia tego, że Tomasz się wziął za robotę. I nie jest to kwestia też tylko i wyłącznie tego, że są to jakieś postanowienia noworoczne. Coś jest na horyzoncie. Ach. Także odrdzewiamy. Ale słuchajcie, ja odrdzewiam, bo jestem już po kilku dzisiaj jednostkach treningowych, a to nie koniec mojej ciężkiej dniówki, bo jak widzisz, praca youtubera też wcale nie jest łatwa, ale dalej nie zamierzam z niej w żaden sposób rezygnować. Słuchajcie, gdzieś tutaj się umówiliśmy z Damianem Jonakiem. Za chwileczkę go wyzwonię, znajdę i pogadamy, co w trawie pisze. Cześć Damian. To niemożliwe, mam. Kurwa, powiem, wziąłem torby, już znam tylko, że na trening idę. Ale tam jest trawa, możesz podtrzymać. To jest właśnie, jak się umówiliśmy na 15, to mi tak w miarę się to, wiesz, sobie pospinałem, że ja byłem rano na siłowni, prowadziłem jakieś tam treningi, dojechałem się trochę i w trasę, także... Siemanko po raz drugi, już witam wszystkich bardzo serdecznie. Dotarliśmy na miejsce, byliśmy w trasie, dotarliśmy do Damiana Jonaka, także serdecznie Cię witam. Na początku małe sprostowanie, bo powiedziałem, że Damian jest już po karierze, a tutaj jeszcze poza kamerami, zanim odpaliliśmy, zdążyliśmy ustalić, że czeka nas nie mały powrót, ale o tym za chwileczkę oddam głos samemu Damianowi. Damian, ja zanim jeszcze popełniłem małe faux pas z końcem kariery, zapowiedziałem, że jesteś przede wszystkim świetnym bokserem, promotorem bokserskim, gościem, który zna temat od podszewki właściwie, który, jak to się mówi, niejednokrotnie się dotknął, chyba niejednokrotnie się sparzył, no, ale jak to się również dzisiaj mówi, że wiedza jest w cenie i tej wiedzy naprawdę masz całe mnóstwo, bo przegadaliśmy chyba już naprawdę godzinami ten temat, także co, z jednej strony oddaję Ci słowo, ale po drugie bym Ci chciał zadać pytanko na początek. Z racji, że faktycznie ten boks to właściwie dla Ciebie to jest takie... Lepiej niż, znasz ten temat lepiej niż dobrze. Gdybyś mógł się cofnąć w czasie, poszedłbyś jeszcze raz tą samą drogą? A czy nie, na pewno. No ja kocham ten sport od dziecka, od 10 roku życia boksuję, a no wcześniej był epizod judo.
I tak naprawdę też jak mówiłeś o tej karierze, ja tak mogę powiedzieć... A to ja nie słyszałem o judo, takie małe zalążki pod MMA mogłem wejść w takim razie. No tak, nauczyłem się padać, tylko tyle. No. Ale parę padów jakby pomogło mi później w życiu, bo powiedzmy były jakieś tam cięższe przygody, jakieś upadki, no to naprawdę amortyzacja przy takim upadaniu jest bardzo ważna i tutaj każdemu polecam, żeby swoje dzieci wysyłał w tym etapie początkowym rozwoju, bo to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. A z tą karierą, jak tak mówiłeś na początku, to tak w sumie zupełnie szczerze mówiąc, to jakby tą karierę taką prawdziwą, sportową, te swoje marzenia i te inne rzeczy, które każdy sportowiec ma, to można powiedzieć tak by częściowo już zakończyłem w wieku tam 30 lat, jak byłem w Stanach, chciałem podpisać kontrakt z Bobem Arumem, no i po prostu pewne osoby ze środowiska polskiego mi zrobiły psikusa, bo wszystko jakby było dogadane, no i jakby wtedy miałem 3 lata przerwy po tych zdarzeniach, bo po prostu trochę mi jakby już się odechciało tego wszystkiego, tego syfu, a z drugiej strony jak człowiek to pozna właśnie od kuchni, jak to wszystko wygląda, to naprawdę może się odechcieć, a jakby ambicje sportowe wtedy no bardzo, bardzo dostały po dupie i teraz tak naprawdę też walczę, wiadomo, że bardzo lubię to robić, ale to jakby nie łudzę się, że będzie z tego nie wiadomo jaka kariera sportowa, bo to też trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że mam już swoje lata i ten swój najlepszy czas już minął, ale lubię to robić i sprawia mi to ogromną frajdę, więc dopóki zdrowie pozwoli, na pewno jeszcze sobie zaboksuję, a teraz miałem też zaś przerwę, no bo wiadomo, że miałem dużo problemów z prawą ręką, ponieważ no, zdecydowałem się na taką, powiedzmy, akcję troszeczkę ciężką zdrowotnie, bo boksowałem tą walkę, którą zaznaczam, że uważam dalej, że wygrałem, nie cofam ani jednego słowa. Mówimy o ostatniej walce. Tak jest, tak jest. I miałem śruby po prostu i mi tam trochę to zdruzgotało pewne kości, no bo były złamania, boksowałem ze śrubami, później się tam jeszcze to pogorszyło, no ale przeszedłem rehabilitację, teraz jest wszystko dobrze i mam nadzieję, że na wiosnę jak będę boksował, to już będzie bardzo dobrze. To właśnie jeszcze dla samego sprecyzowania twojego rekordu, bo jest 45 stoczonych walk zawodowych. 3 chyba. Przepraszam, 43 walki zawodowe stoczone, 41 wygranych. No i nie użyjemy słowa dwóch przegranych, bo jedna jest wpisana jako fakcja przegrana, gdzie jest kontrowersyjna przegrana i remis z Mariuszem Cendrowskim, tak? Ale ja jakby tak jak powiedziałem, nie uznaję tego jako przegraną. Obojętnie jakby tutaj na to nie patrzeć i tyle. A trzeba będzie, mam nadzieję, kiedyś udowodnić, żeby to wyprostować. No zobaczymy. Na razie wracamy do treningu, skupiamy się na tym, żeby na wiosnę być dobrze przygotowanym. Mam nadzieję, że będzie jakieś rozluźnienie i będą mogli być kibice, no bo też troszeczkę ciężko mi sobie wyobrazić z racji tego, że lubię, jak jest dużo ludzi, walczyć w jakiejś imprezie studyjnej, no ale zobaczymy, co czas pokaże. Czasy są zwariowane i muszę przyznać, że chyba nie ma w ogóle tego klimatu. Kiedy się ogląda i właściwie z perspektywy fightera również jest, nie wiem, wygląda to jakoś ohydnie, naprawdę w momencie, kiedy nie ma publiczności, nie ma tej atmosfery, nie ma tego klimatu, kiedy się walczy jednak dla publiczności, bo co tu dużo mówi, walczy się dla kibiców, to właśnie te marzenia, o których ty mówisz, to są w głowie każdego dzieciaka, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, żeby faktycznie no, mieć, przeżyć te emocje związane również z ludźmi i publicznością. Znaczy ja powiem tak, dla mnie takim największym przeżyciem właśnie pod kątem dużej walki z dużą publicznością właśnie było to, jak Krzysiu Wodarczyk miał rewanż z Cunninghamem i to było w 2007 roku i wtedy pierwszy raz w życiu boksowałem w spotku, miałem muzykę na żywo od mojego przyjaciela Ostrego z Bezimiennych. Pozdrówki dla Marcina, ja właśnie nawet o to chciałem zapytać, bo ja znam bardzo dobrze ten kawałek, który został tak dla ciebie nagrany, bo sam jestem słuchaczem hip-hopu, także pozdrówki dla Ostrego. Pozdrawiamy Marcinku, pozdrawiamy. I chodzi o to, że wtedy akurat też parę miesięcy czy tygodni, nie pamiętam dokładnie, ale była też walka Floyda Mayweathera z Oscarem De La Hoyą. Ja byłem takim wielkim też kibicem Oscara De La Hoyi.
I on miał też tam akurat Mayweather tego 50 Centa na żywo mu wychodził i w ogóle ja wtedy jak z Marcinem miałem to wyjście, to tak po prostu no, było wtedy około 10 tysięcy ludzi w Spodku, muzyka na żywo, takie naprawdę pierdolnięcie, że po prostu jak wyszedłem wtedy do walki, to pamiętam, to było dla mnie tak coś wspaniałego, że myślałem, że po prostu no, oszaleję ze szczęścia. Z drugiej strony wyszło tak, że w drugiej rundzie dwa razy mój przeciwnik zaliczył deski. No i po prostu już w ogóle byłem mega szczęśliwy, ale później on się skupił na tym, żeby mi troszeczkę pouciekać, a ja go goniłem, bo myślałem, że już będzie koniec i tak go goniłem, że w ostatnich dwóch rundach to po prostu tak mnie on pogonił, że ledwie przeżyłem i tak naprawdę to było dla mnie no, najcięższe dwie rundy w życiu, jakie przeżyłem, że po prostu zostałem tak w dupę, że naprawdę no, mega ciężko było, ale z drugiej strony radość później po tym pojedynku była duża. No ale i to było takie naprawdę moje pierwsze bardzo, bardzo takie duże medialne wydarzenie, bo oglądalność tej walki wtedy była w telewizji bardzo duża, bo to wtedy było, wiadomo, tam kilka milionów, no teraz wiadomo, że taką oglądalność, żeby zdobyć, to jest wtedy bardzo ciężko. Wtedy nie było systemu pay-per-view. Tak jest. Nie było internetu, bo to były inne czasy i jakby no wtedy była, tak jak powiedziałem, ta pierwsza walka, która była taka bardzo dla mnie emocjonująca, ekscytująca. I spełnienie jakichś takich, wiadomo, małych marzeń. I teraz zaś patrząc na obecne czasy, kiedy nie ma tych ludzi, są te imprezy studyjne lub tam jest parę osób, no to ja nie wiem, to mam nadzieję, że się nie będę musiał o tym przekonać, jakie to jest uczucie, no bo to jest słabe po prostu i tyle. A my walczymy, tak jak sam powiedziałeś, dla kibiców i tak naprawdę ja zawsze to mówiłem w wywiadach czy tam prywatnie, że pracą dla mnie przynajmniej było to, żeby chodzić systematycznie na treningi, trzymać wagę przede wszystkim, przygotowania i te inne rzeczy, ale walka to już jest ta wisienka na torcie i to jest nagroda i to można byłoby naprawdę za darmo robić, bo jak się wali kogoś w łeb i kilka tysięcy ludzi się z tego cieszy, no to znam to. Przeżycie nie z tej ziemi i to naprawdę... Najlepszy orgazm. Każdemu życzę. I wiem, że wielu facetów chciałoby to przeżyć, no ale to... Nie wszystkim jest dane. Tak jest, nie wszystkim jest dane i tego nie można kupić za żadne pieniądze. Części facetów jest dane tylko dostawać mordę i padać na ziemię, także... No też, no. To już takie przyjemne nie jest. Damian, to już pomijając, czy karierę skończyłeś, czy jak wiemy teraz już, ja również zostałem trochę doinformowany, nie skończyłeś. Tak, to w każdym razie ty jako taki absolutny fanatyk, koneser boksu, w żaden sposób nie zamierzasz po emeryturze sportowej, nie wiem... zasiąść, odpuścić ten boks, tylko widzisz swoje stanowisko, swoją pozycję jako promotor, bo również masz licencję promotora bokserskiego, tak? No, zwłaszcza twoja wiedza, którą zdobyłeś przez całą karierę bogatą, twoje co tu dużo mówić, konflikty z niejednym promotorem, walka o swoje szarpanki, to pozwoliło ci właściwie wygenerować dzisiaj taki naprawdę bardzo duży bagaż doświadczenia i wiedzy, którym jesteś w stanie się dzielić z innymi bokserami, także powiedz mi tutaj w tym kierunku promotorki, jaka jest koncepcja, jaka jest strategia, jaki jest pomysł na rozwijanie tego? Ogólnie musimy rozdzielić jakby dwie kwestie, że promotor a menadżer to są jakby dwie różne kwestie, co nie? Promotor jest jakby tutaj od tego, aby zorganizować imprezę i przede wszystkim jakby skupić się na tym i tutaj on organizuje walki. Menadżer ma, wiadomo, nieco inne właśnie funkcje. Pośrednik pomiędzy promotorem a zawodnikiem. Tak jest. No, u nas jest to jakby troszeczkę, no powiedzmy, łączone razem. Z niektórych względów mogłoby być to dobre, z niektórych uważam, że jest bardzo złe. Ale chodzi o to przede wszystkim... Ja z kolei zawsze uważam, że przerażam ci przerwę. Ktoś, kto się zajmuje, zna się na wszystkim, zna się na niczym i ktoś, kto próbuje zajmować się wszystkim. Także ja też widzę bardziej więcej tych minusów niż plusów akurat, więc uważam, że powinno być osobne stanowisko promotora i menadżera, bo tutaj powiedziałeś, menadżer ma być przede wszystkim pośrednikiem pomiędzy ustalaniem warunków jak najlepszych dla fightera, a często chyba zostaje to mocno zaniedbane. No właśnie, no to jest akurat bardzo mocno zaniedbane. Rzecznie to powiedziałem, nie? Tak jest. Ale tu chodzi o to tak, że mamy pana promotora, który organizuje właśnie te imprezy i kwestia negocjacji za walkę, czy zorganizowania sponsorów dla zawodnika, czy całego takiego, powiedzmy,
działania około sportowego, no to leży właśnie w roli menadżera, żeby się troszczyć o tego swojego zawodnika i żeby było dla niego jak najlepiej. No bo to jest taka prosta zasada, że promotor jako organizator zawsze chce zapłacić jak najmniej, menadżer dla swojego zawodnika chce zawsze jak najwięcej, no bo po prostu z tego ma swój też procent, prawda? I tutaj to są proste zasady, a mi jakby tutaj zawsze leżało na sercu, aby po prostu ci zawodnicy mieli większą świadomość, większą po prostu możliwość rozwoju i z racji tego, że no, przeżyłem bardzo dużo i fajnych, i niefajnych rzeczy, które były przy organizacji imprez, w których brałem udział. Praktycznie połowę swoich walk, które stoczyłem, można powiedzieć, że byłem współorganizatorem tego i to mogę śmiało powiedzieć tutaj, że byłem współorganizatorem z tego względu, że to promotorzy korzystali z moich kontaktów i tak jak po prostu na początku roku udzieliłem takiego bardzo dużego wywiadu dla Huberta Kęski i jakby przy okresie pandemii miałem też takie tam swoje różne przemyślenia, różne sytuacje takie, które były w polskim boksie, po prostu mnie jakby dały taki impuls, żeby powiedzieć po prostu zwykłą, czystą prawdę, jak to wygląda od kuchni. A co było takim impulsem? Bo nie ukrywam, że też mnie to intryguje. To były dwie sytuacje tam z dwoma zawodnikami, których po prostu tam źle troszeczkę niektórzy potraktowali. I po prostu się tak wkurwiłem, że jak Hubert akurat do mnie zadzwonił z tym wywiadem, to mu powiedziałem, że bardzo fajnie, ale cieszę się, że zadzwonił, ale musi napisać naprawdę 100% prawdy to, co mu powiem. Dałem mu jakby do wglądu dokumenty, które jakby potwierdzają też wiele rzeczy, które wspomniałem w tym artykule. No i tak naprawdę on to zrobił i zachował się bardzo naprawdę w porządku, bardzo rzetelnie do tego podszedł i jakby tutaj nie pomijał żadnej kwestii, że to kogoś będzie boleć lub coś tam dla kogoś jest niewygodne, po prostu napisał prawdę i to jakby ja nie mam jakby żadnego problemu, żeby z kimkolwiek to skonfrontować. I teraz właśnie dla osób, które gdzieś tam nie widziały tego wywiadu, to proszę Cię, weź go, tak jesteś. Jeśli się da w kilku zdaniach właściwie, tam było... w kilkudziesięciu będę ten margines delikatnie naciągał. Nie, no tam chodziło o to, że było wiadomo poruszonych wiele rzeczy z mojego życia prywatnego, moje konflikty z Andrzejem Wasilewskim, które były jakby też wiadomo o takim... Które są. No aż w sumie też można powiedzieć delikatnie są, no bo zaprosiłem po tym wywiadzie Andrzeja, jakby tutaj, przepraszam, pana Andrzeja, bo ja nie jestem na ty, pana Andrzeja na face to face, żeby po prostu pewne kwestie wyjaśnić, które poruszone w tym wywiadzie. I prosiłem go, żeby to było po prostu w jakimś, powiedzmy, wywiadzie publicznym lub najlepiej w studio i żeby po prostu pewne kwestie tutaj wyjaśnił, no bo mam do niego żal o kilka rzeczy, które skłamał i tak jak Ci pokazywałem też przed tutaj nagraniem, że mamy jakby tutaj potwierdzenie sądowne, że po prostu miałem rację ja, a nie on. No i jakby też inne wątki tam były, które chcę na razie zachować dla siebie, no bo nie chcę, żeby się przygotował za bardzo, ale nie, to już tak śmieję się. Jak to walce najważniejsze jest, zaskoczenia. Nie no, chodzi o to, że po prostu no, jeśli on jest takim, wiesz, wielkim promotorem, jest takim jakby tutaj autorytetem dla wielu osób, bo nie ukrywam, też zrobił... Czyli jest największy promotor. Tak, ale zrobił dużo dobrego dla polskiego boksu również. Ja nie mówię, że robił same złe rzeczy, bo bym był bardzo... bardzo nie tutaj nierzetelny, ale chodzi o to, że po prostu mam jakby do wyjaśnienia z nim kilka rzeczy, które medialnie nam nie mówiły, były nieprawdą, były kłamstwem. Dlatego tak pieszczotliwie na Twitterze, jak sobie tam coś pisaliśmy, nazwałem go Pinokio, no bo Pinokio dużo kłamał i nosek mu rosnął, więc tak to było pieszczotliwie zrobione, żeby go zachęcić do tego face to face. I uważam, że powinno do tego dojść, bo to by dużo też dobrego wniosło i by świadomość zawodników wzrosła w pewnych kwestiach, no bo ja jakby z racji tego, że wiadomo, moje doświadczenie rosło latami i pewne rzeczy, które zauważałem wcześniej, co niektórym ludziom się też nie podobało, okazało się zawsze wszystko prawdą i po prostu tutaj te działania, które były z jego tytułu w stosunku do zawodników, były takie, a nie inne z racji ich małej świadomości pewnych rzeczy. Ja
interesowałem się nie tylko treningiem na sali, tylko po prostu interesowałem się jakby kulisami. Tak, no bo my musimy zrozumieć jedną rzecz, że my prowadzimy taki zawód, a nie inny, ale nie jesteśmy jakby tutaj osobami, które powinny się skupić tylko na tym, jeśli nie ma takich menadżerów, którzy nam mogą, bo wiadomo, jakbym miał takiego menadżera, który by za mnie to robił, ale takich osób nie ma świadomych w polskim boksie i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Jeśli mam czerpać... Podpisałbyś się po takim zdaniem, że dzisiaj w Polsce nie ma dobrego menadżera, takiego z prawdziwego zdarzenia? Znaczy wiesz co, no nie znam wszystkich ludzi, którzy pracują w boksie zawodowym, ale jakby ja takiego człowieka, który by znał zakulisowo wszystkie aspekty działania, to ja nie znam po prostu, no i tyle. No, ja uważam, że takiego człowieka, który miał wiedzę kompletną, naprawdę nie ma i... Z tych dwóch stanowisk sam bardzo wyraźnie oddzieliłeś promotor, menadżer, to są to dwie różne funkcje. Tak. Bardziej byś się widział jako promotor, czy bardziej byś się widział jako menadżer? Nie, no, na pewno jako menadżer, bo ja nie chcę brać na siebie obciążenia tego, żeby... Organizować cały event? Czy nie, bo to chodzi o to, że biorę na siebie odpowiedzialność, żeby ci zawodnicy właśnie startowali w moich galach i muszę im zagwarantować tyle, taką, a nie inną ilość startów. I tak naprawdę będę musiał się z nimi szarpać o to, żeby mi zapłacić jak najmniej, żeby dla mnie zostało. Mhm. A jakby z racji tego, że znam to, jak to ciężko smakuje i nie zapomniałem, ile to wyrzeczeń ma. I to po prostu jakby jest temat, który no jest ciężko tutaj mi z nimi rozmawiać, dlatego jakby wrócę do tego mojego face to face z panem Andrzejem, że po prostu dlatego mam żal do niego o kilka spraw i tak jak powiedziałem, to nie tylko chodzi o moje tematy, tylko tematy innych chłopaków, którzy po prostu mi o pewnych rzeczach tutaj mówili, ja o pewnych rzeczach wiem, czy byłem świadkiem. Więc no, to jest temat rzeka, więc tutaj nie ma co tam poruszać. Chciałbym z nim się spotkać i pogadać. No, po tym artykule w Nuance od Huberta zaś zrobił też taką swoją ciekawą manipulację, bo spotkaliśmy się w Kielcach na imprezie boksu olimpijskiego, no i jakby podeszłem do niego i wiadomo, rozmawialiśmy normalnie, bo akurat interesował mnie temat Artura Szpilki. Serdecznie Arturku pozdrawiam. I również. Tak jest. I tutaj akurat no, zaczęliśmy tam rozmowę, no i oczywiście go też zapytałem, kiedy robi moje face to face. Wiadomo, że on tam akurat no, tak to zbył mnie trochę w tej rozmowie i powiedział, żebyśmy dzisiaj sobie dali spokój z takimi tematami. No to ja kulturalnie odpuściłem, ale pstryknął mi zdjęcie, jak siedzieliśmy i rozmawialiśmy tak z nienacka. Mówi, no to wyślemy do Arturka, żeby widział, że rozmawiamy razem o nim. I ja mówię, no to proszę wysłać, co nie? No a na drugi dzień, czy tego samego dnia wieczorem od razu już było na Twitterze, żeby sobie rozmawiamy. No i to są takie jego głupie gierki, po prostu mi się z tego śmiać chcę też, ale ludzie to podchwytują, bo jakby świadomość tutaj, nie chcę jakby tutaj obrażać żadnego kibica, no bo to tam nie znam jakby każdego wiedzy, ale naprawdę świadomość wielu osób jest bardzo mała i ja na przykład jak czytam czasami niektóre rzeczy, które są na portalach lub nawet jeśli chodzi o dziennikarzy, którzy jakby cytują pewnych promotorów, no to mi się z tego śmiać chce, bo ja po prostu jakby przeżyłem to powiedzmy no, od kuchni, od 2007 roku byłem współorganizatorem tych imprez, w których brałem udział i załatwiałem bardzo dużo różnych rzeczy dla swoich promotorów i po prostu jakby no ręce mi opadają czasami. Jak możemy wyróżnić właściwie, co to była za praca przez ciebie wykonana, co to była... Znaczy no, ja po prostu koordynowałem to pod kątem takim, że no wiadomo, miasto jest najważniejsze, żeby gdzieś zorganizować imprezę. Tak, jest hala, miasto, wsparcie miasta finansowe, no bo to też przy tym jakby jest to bardzo potrzebne. Później sprzedawanie biletów, czyli promocja imprezy w różnych zakładach pracy, w których ja tam też dobrze byłem, jakby powiedzmy, zaznajomiony. Trzecia kwestia, też pozyskiwanie sponsorów, no po prostu taka praca menadżerska, byłem takim, powiedzmy, menadżerem. Jako zawodnik. Tak, jest, jako menadżer swoich promotorów, tylko ja jakby też mówię to uczciwie i jakby no bez żadnych jakby ogródek, no bo, że ja po prostu chciałem też zarobić na chleb i starałem się wykonać coś więcej, lepiej, no bo pieniądze, które są w polskim boksie, to naprawdę są śmieszne pieniądze i sam dobrze o tym wiesz,
że gdybyśmy się chcieli dobrze przygotować, to tak naprawdę braknie ci na te przygotowania. Bilans zysków strat, tak, kończysz na minusie. Tak jest, kończysz albo na minusie, albo wyjdziesz na zero, jak dostaniesz coś tam więcej, tak. No to po co my mamy walczyć? Czyli musimy szukać sami dla siebie sponsorów, a ja z racji tego, że miałem parę osób, które mi pomagały, pracowaliśmy razem jako zespół i po prostu umiałem pewne rzeczy tak skoordynować jako menadżer, żeby było dobrze. No i na tym się uczyłem. No i z drugiej strony niestety poznałem tą drugą stronę właśnie boksu, która uważam, że czasami nie powinienem o tym wiedzieć, jak to wygląda od kuchni, i poznając to wszystko od kuchni, no to po prostu mnie czasami głowa bolała, czemu to jest takie, powiem przynajmniej otwarcie, skurwysyństwo. Dlatego jakby tutaj uważam, że chciałbym, żeby wzrosła świadomość zawodników w wielu kwestiach, bo po prostu to jest ich zdrowie, ich czas. I muszą wiedzieć, na czym to polega, żeby po prostu być lepszym zawodnikiem pod każdym względem. Po prostu, no bo tutaj ja nie mówię tylko o kwestiach finansowych, tylko o całości. I po prostu taki temat jakby tej świadomości na pewno by im w wielu kwestiach pomogła. A z drugiej strony też uważam, że dobrze, że się stało, że mamy teraz taki nowy, powiedzmy, zespół, który tworzy grupę Queensberry. Tam jakby liderem jest Mariusz Krawczyński, który właśnie ma bardzo przyjacielskie kontakty z Frankiem Warrenem i jakby no, dla mnie to jest takie okno na świat. Żałuję, że nie jestem 10 lat młodszy, bo na pewno bardzo mocno bym tutaj zabiegał o to, aby u nich walczyć na gali, no bo jakby tutaj stworzyło się coś fajnego, co jakby gwarantuje bardzo, bardzo duże możliwości na rynkach światowych. No bo mówimy o organizacji Queensberry, czyli właściwie organizacja, która zaznaczyła na razie chyba jeden event, tak? Tak jest. Na polskim rynku, ale mówimy o nowym projekcie, który wchodzi w życie. Tak jest, Queensberry Poland to jest jakby tutaj taka odnoga Franka Warrena, czyli jednego z największych promotorów na świecie, promotora między innymi wiadomo Tysona Fury'ego, ale tam jest jakby to, że nie jest tylko wiadomo Mariusz Krawczyński, tylko tam jakby taka solidarność, taka fajna solidarność międzyludzka się zebrała, kilku ludzi, którzy chcieli coś dobrego dla boksu zrobić, i tam jest właśnie trener Fiodor Łapin, którego wiadomo znam od dziecka, bo też miałem z nim dużą przyjemność trenować wielokrotnie i w boksie olimpijskim i zawodowym. Jest Paweł Gasser, który też jest trenerem od przygotowania fizycznego tutaj z Warszawy. Jest Emil Jędrzejewski, też ich taki przyjaciel, który też właśnie znaczną tutaj cegiełkę włożył do tego projektu. No i jakby oni tutaj będą mocno na pewno starali się umożliwić polskim zawodnikom dobry rozwój. Ja tam też jakby wprowadziłem... Że tak, na sekundkę przerwę. Czy obstawiasz, że projekt Queensberry w ciągu najbliższych kilku lat stanie się największą grupą promotorską, największą właściwie organizacją w polskim boksie? Słuchaj, na pewno. Jakie tam, na ile są duże aspiracje, na ile są realne do zrealizowania, bo oczywiście od samych aspiracji do samej realizacji czasem droga potrafi być bardzo długa.